Toyota na całym świecie sprzedała ponad 20 milionów hybryd. W Polsce ponad 190 tysięcy. Najpopularniejszą hybrydą Toyoty w naszym kraju jest Toyota Corolla. A tak oto wygląda Corolla z hybrydą piątej generacji. Tam za nią stoi Corolla z hybrydą czwartej generacji. Za chwilę porównam oba te auta i sprawdzę, czy hybryda piątej generacji w przypadku Corolli jest lepsza. Na początek jednak dwa słowa o zmianach wizualnych. Jak widzicie, przody tych aut są niemal identyczne. Najbardziej rzucająca się w oczy zmiana to nieco inny kształt LED-a w przednich reflektorach. Jeśli podejdziemy nieco bliżej, to zauważymy też, że zderzak ma również nieco inny kształt. Jeśli chodzi o zmiany z tyłu, to one są jeszcze mniejsze niż z przodu, bo tak naprawdę jedyna zauważalna różnica to nieco ciemniejsze tylne lampy. Zobaczcie, teraz będzie to bardzo fajnie widać. Tutaj lampa jest taka, a tutaj taka. Ta jest jaśniejsza, a ta jest ciemniejsza. Tyle. Aha, jeszcze jedno. Jeśli zastanawiacie się, o co chodzi z tą okleiną na zderzakach, to jest to po prostu auto przedprodukcyjne i w jakiś sposób musi wyróżniać się z tłumu innych Corolli. Zapraszam teraz do wnętrza, bo tutaj znajdziemy największe zmiany. Cyk, cyk. I proszę bardzo, siedzę już za kierownicą, a przed sobą mam wirtualny kokpit. Czegoś takiego do tej pory w Corolli nie było. Tutaj mam też zupełnie inny dotykowy ekran. Nie mamy już przycisków fizycznych. Działa to mniej więcej tak, a więc dość sprawnie. Jeśli chodzi o inne zmiany, to ja tutaj ich nie zauważam. Wspomniałem, że mamy tutaj wirtualny kokpit. I teraz zobaczcie, za pomocą tego oto przycisku do zmiany trybów jazdy możemy zmieniać też wygląd tych oto wirtualnych zegarów. Zobaczcie. Cyk. Teraz mamy uruchomiony tryb normal, a teraz tryb sportowy. Wskaźniki wyglądają zdecydowanie bardziej zadziornie. Oczywiście używając tego przełącznika na kierownicy możemy też decydować, które informacje dla nas w danym momencie są najważniejsze. Czy jest to średnie spalanie, czy jest to na przykład poziom energii skumulowanej w bateriach. Oczywiście jest tam jeszcze wiele przeróżnych innych opcji. Apple CarPlay działa w tym aucie bezprzewodowo, ale jeśli mamy telefony z systemem Android, no to musimy użyć kabla. I teraz uwaga, kabel musi mieć końcówkę USB-C, bo takie mamy właśnie tutaj wejście. Do tej pory było to USB 2.0. Pora teraz na przejażdżkę. Na pierwszy ogień Toyota Corolla z hybrydą czwartej generacji. Startuję i wyjeżdżam na nitkę toru w Modlinie. Trasa została ułożona w taki sposób, by jak najbardziej przypominać warunki miejskie. Oczywiście nie ma tutaj innych samochodów, ale jest sporo zakrętów. Są też punkty, w których muszę obowiązkowo się zatrzymać, a więc są to punkty, które niejako symulują na przykład sygnalizator i czerwone światło. Prędkość, z jaką mam się poruszać, to 50 i 60 km na godzinę, a więc typowo miejska prędkość. Oczywiście mógłbym jechać tutaj szybciej, ale tak sobie wymyśliłem, że będę poruszał się właśnie z takimi typowo miejskimi prędkościami. Oczywiście wyzerowałem sobie wskazania komputera pokładowego, jadę używając trybu normal, no i zobaczymy, jakie będzie moje średnie spalanie po przejechaniu kilku okrążeń. Raz, dwa, trzy. Myślę, że trzy okrążenia wystarczą do tego, by w jakiś sposób ten wynik był jak najbardziej wiarygodny. No to co? Jedziemy. Powiem Wam szczerze, że jazda po torze z prędkością 60 km na godzinę to naprawdę spore wyzwanie, no bo pomimo tego, że jest to Toyota Corolla z silnikiem 1.8 pod maską o mocy 122 koni, no to aż chce się tym autem jechać nieco szybciej, nieco mocniej wcisnąć pedał przyspieszenia. I na szczęście mogę to zrobić, bo został tutaj również przygotowany specjalny punkt
na którym mogę sprawdzić, jak to auto przyspiesza, ale nie od 0 do 100 km na godzinę, a od 0 do 80 km na godzinę. Jak widzicie, mam tutaj aparaturę. Jest to Race Logic, a więc urządzenie bardzo dokładne. No i za jego pomocą sprawdzę, jak szybko Toyota Corolla z hybrydą czwartej generacji rozpędza się od 0 do 80 km na godzinę, a następnie porównam to z przyspieszeniem Toyoty Corolli z hybrydą piątej generacji, która jest nieco mocniejsza. Ciekawe, jaka będzie różnica w przyspieszeniu. To co? Dojeżdżam do punktu z napisem start, uruchomię tryb sportowy i wcisnę pedał przyspieszenia w podłogę. Uwaga! Pyk. Uruchamiamy tryb sportowy, uruchamiamy. Ja uruchamiam tryb sportowy, no i co? Wciskam pedał gazu w podłogę. I 80 km na godzinę. Udało mi się taką prędkość osiągnąć w 8,3 sekundy. A więc chyba całkiem nieźle. No dobrze, wystarczy już tych szaleństw. Przejechałem 3 okrążenia po torze w Modlinie. I uwaga, moje średnie zużycie benzyny to równe 4 litry. To co? Teraz wsiadam do Corolli z hybrydą piątej generacji, no i sprawdzimy, jaki tam będzie wynik, jeśli chodzi o średnie spalanie i przyspieszenie od 0 do 80 km na godzinę. I cyk, siedzę już w Toyocie Corolli z hybrydą piątej generacji. Tak naprawdę największa i najbardziej zauważalna różnica, oczywiście poza tym ekranem i poza tym wirtualnym kokpitem, to dźwięk, jaki, jakby to powiedzieć, dociera do uszu kierowcy. Jest to dźwięk systemu AVS, który ma ostrzegać m.in. pieszych o tym, że zbliża się do nich auto, które porusza się używając tylko i wyłącznie silnika elektrycznego. Ten dźwięk jest zupełnie inny niż w hybrydzie czwartej generacji. Słyszycie? O, teraz już włączył się silnik spalinowy, ale jest to zupełnie inny dźwięk i zapewne będzie niektórych denerwował tak samo, jak to było w hybrydzie czwartej generacji. No nic, przede mną 3 okrążenia specjalnie przygotowanej nitki toru w Modlinie. Zobaczymy, jakie na koniec będzie średnie zużycie benzyny, ale już widzę, że będzie mniejsze, bo posłuchajcie, ja praktycznie cały czas jadę używając silnika elektrycznego, a więc rzeczywiście ten układ hybrydowy jest nieco wydajniejszy. No cały czas jadę i cały czas słychać, że jadę używając tylko i wyłącznie silnika elektrycznego. Bateria w hybrydach piątej generacji jest mniejsza, gabarytowo jest mniejsza, jest też lżejsza, ale tak naprawdę może skumulować nieco więcej energii i właśnie dzięki temu tym autem na prądzie można przejechać więcej kilometrów. A jak wiadomo, skoro bateria może pomieścić nieco więcej energii, no to więcej jeździmy używając tylko i wyłącznie silnika elektrycznego, a więc co za tym idzie, spalanie benzyny powinno być nieco niższe. No dobrze, ale wydajność to nie tylko spalanie, ale również i przyspieszanie. To co? Sprawdzę teraz, jak to auto przyspiesza od 0 do 80 km. Uruchamiam podobnie jak wcześniej tryb sportowy. No i Race Logic wyzerowany. Wciskam pedał przyspieszenia w podłogę. Teraz Race Logic jest wyzerowany. Od razu czuć, że to auto przyspiesza dużo żwawiej. I już 80 km na godzinę. Race Logic podaje informację, że udało mi się taką prędkość osiągnąć w 7,3 sekundy. A więc całkiem. Sekundę szybciej niż w przypadku hybrydy czwartej generacji. Nieźle. Ok, 3 okrążenia za mną. Pora teraz się zatrzymać i sprawdzić, jaki wynik udało mi się osiągnąć. Ja już wiem. Jak myślicie, ile to jest? 3? Mniej niż 3?
No nie. 3,7. A więc o 0,3 mniej niż w przypadku Corolli z hybrydą czwartej generacji. Różnica może i nie jest wielka, ale zawsze 0,3 to 0,3. To co? Pora teraz na krótkie podsumowanie. Po swoich krótkich jazdach testowych na torze w Modlinie, którym sobie właśnie spaceruję, otrzymałem taki oto wydruk, który tylko potwierdza to, co pokazał komputer pokładowy. Hybrydą piątej generacji tylko i wyłącznie na prądzie przejechałem 75% trasy. Hybrydą czwartej generacji o 3% mniej. Różnica nie jest duża, ale zauważalna. A jak dobrze wiecie, im więcej trasy przejedziemy tylko i wyłącznie na prądzie, tym mniejsze będzie zużycie benzyny. I rzeczywiście tak było, bo hybryda piątej generacji zużyła o 0,3 litra mniej benzyny od hybrydy czwartej generacji. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Ceny. Cennik w przypadku Toyoty Corolli z hybrydą piątej generacji startuje od 114 900 zł. Tyle. Dziękuję, że byliście ze mną. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.